Jak zwykle się spóźnia. Hej, wszystko słyszałem, przecież wiesz, że mam słuch jak Superman. Ale śmieszne. A słuchaj, i co? Poradziliśmy sobie z nimi, co? No tak, oczywiście. Joker już chyba długo się nie pojawi. Mam nadzieję. Słuchaj, muszę się gdzieś wymyć. Mój w domu jest bałagan i mam gości. Nie mam jak się tam wymyć. Mogę u ciebie? Jak u mnie? Żeby do mojego domu się dostać, trzeba umieć latać. Ach, zapomniałem. To gdzie ja mam się wymyć? Och, wiesz, niedaleko stąd mieszka świnka Peppa. Świnka kto? Świnka Peppa. Przecież znasz ją. Ta śmieszna, fajna, mała świnka? Tak, oczywiście. I co? Mam tam do niej pójść? Tak, idź do niej, zapytaj się. Kiedyś też się u niej już myłem. Korzystałem z wanny. Ach, no dobrze. Och, to chyba o tym domku mówił Superman. No, nawet widzę jakieś fajne, śmieszne świnki. Jak zwykle, ja muszę zmywać. Przepraszam panią bardzo. Kim pan jest? Jestem Batman. Prowadziłem teraz bardzo ciężką walkę. Razem z Supermanem przeciwko Jokerowi. O czym pan do mnie mówi? Mniejsza z tym. Chciałbym się zapytać, czy mógłbym skorzystać z łazienki? Och, już pan wszedł do mojego domku. Tak, proszę, ale tylko szybko. Jakieś halucynacje mam. Myślałem, że widziałem Batmana. O, jaka milutka wanna. Och, nie mogę się doczekać. Skoczyć do niej. O, muszę skorzystać z toalety. Co pan tutaj robi? Kim pan jest? O, witam cię. Ty musisz być chyba świnka Peppa. Tak, a pan tu kto? Jestem Batman. O, oglądałam kiedyś film z panem. Tak, możliwe. Wiesz, chciałem tylko skorzystać z twojej łazienki, ponieważ nie miałem gdzie się wymyć. Walczyłem z Jokerem. Na szczęście Superman mi pomógł. Superman? Uwielbiam Supermana. Wszyscy go uwielbiają, a mnie nikt nie zna za bardzo. Ja pana znam. Och, dziękuję. Dobrze, już muszę lecieć. George, śpisz? Nie uwierzysz, kogo widziałam. W naszej łazience był Batman. Wehe! George chce spać. Ach, George, dobranoc. Wow, widziałam Batmana.